Trenerze, Krakowa wygrała dzisiaj z pod Beskidziem 3-1 i zdobyła Puchar Tatr. Trener chyba powinien cieszyć też sposób, w jaki pana drużyna wystąpiła w tym meczu. Wydaje mi się, że dużo lepiej niż we wczorajszym spotkaniu z Okocińskim Brzesko. No tak, dzisiaj zagraliśmy lepsze na pewno spotkanie pod każdym względem i strzelaliśmy bramki. I dobrze, żeśmy rozgrywali piłkę, długo żeśmy się przy niej utrzymywali i mieliśmy na pewno taką przewagę optyczną. Mnie to cieszy bardziej niż zwycięstwo z tego względu, że no nad tym bardzo pracujemy, bo to będzie ważny element gry, jeżeli chodzi o ekstraklasę. Bardzo ważne było dla mnie też to, że w naszej grze było dzisiaj bardzo dużo arytmii, czyli myśmy tą piłkę długo rozgrywali w ataku pozycyjnym, ale też potrafiliśmy w odpowiednim momencie przyspieszyć grę, skontrować przeciwnika i między innymi też z tego padały gole, czyli ta praca, którą tutaj wykonujemy, którą wykonywaliśmy wcześniej, bo to nie jest coś nowego, co my tutaj robimy, tylko jak gdyby kontynuacja tego, co już było z tą drużyną robione, no procentuje i oby tak było dalej. Oczywiście najważniejsze jest liga i najważniejsze jest to, żeby to w lidze procentował. Trzy bramki, z czego dwie naprawdę bardzo, bardzo ładne urody, zwłaszcza gol Edgara Bernharda, cała jego akcja, prawda? No wszystkie bramki były ładne, bramka Ediego była naprawdę przedniej marki, bardzo ładny strzał z dystansu po bardzo ładnej akcji, no ale też bardzo ładna była bramka na 2-0, ta akcja indywidualna Sebastiana Stebleckiego, no to też znamionuje klasę tego chłopaka, bo no przyznam się szczerze, że zabawił się z obrońcami pod Beskidzia i z bramkarzem, no w taki sposób naprawdę z którym ma znamiona piłkarza już takiej wysokiej klasy. No, Sebastian jest młodym zawodnikiem, perspektywicznym piłkarzem i cieszę się, że jest w dobrej dyspozycji. Mam nadzieję, że ta dyspozycja przede wszystkim będzie jeszcze lepsza w lidze. No, a rzut karny to też jest taki element, który nie zawsze się wykorzystuje, a Edgar dzisiaj też potrafił z rzutu karnego strzelić gola. Jak pan podchodzi do tego sukcesu, do zwycięstwa w Pucharze Tatr? Jest to co prawda tylko i wyłącznie turniej towarzyski, ale jakby nie było, może dobry prognostyk przed najbliższą przyszłością. Fajnie dźwigać puchary do góry. Każdy puchar trzeba sobie cenić, trzeba sobie szanować. My się cieszymy, żeśmy wygrali ten turniej po raz pierwszy organizowany, ale na pewno nie po raz ostatni. No i może kiedyś przyjdą takie momenty, takie chwile, że będziemy dźwigać do góry też inne puchary, no ale żeby tak mogło się stać, no to przed nami jeszcze jest ogrom pracy, wiele wysiłku i ze strony piłkarzy, i ze strony sztabu szkoleniowego. I mamy tego świadomość, bo wiemy, na jakim jesteśmy etapie, jaka daleka droga przed nami do tego, żeby można było podnosić do góry inne puchary niż tylko i wyłącznie Puchar Tatr. W takim razie, jak będą wyglądały te najbliższe dni podczas zgrupowania w Zakopanem? Jaki macie plan? No najbliższe dni są takie, że dalej mocno będziemy pracować, bo po to żeśmy tutaj przyjechali do Zakopanego, żeby ostro trenować, nic nie będziemy odpuszczać, jesteśmy na zgrupowaniu. To, że to był turniej, no to można powiedzieć tylko tyle, że pewnego rodzaju przerywnik w codziennej pracy, no i gry kontrolne, które normalnie w okresie przygotowawczym mają miejsce. Jutro mamy normalnie dwa treningi, we wtorek dwa treningi, w środę dwie gry kontrolne. W czwartek dwa treningi, w piątek dwa treningi i w sobotę meczem kontrolnym kończymy zgrupowanie i wyjeżdżamy do Krakowa, gdzie już na miejscu będziemy się przygotowywali do rozgrywek ligowych. Do zespołu dołączył, co widzieliśmy przed chwilą, Przemek Kita. Będzie trenował od poniedziałku prawdopodobnie, tak? Tak, od jutra będzie z nami trenował. Miał parę dni wolnego z tego względu, że on cały czas rozgrywał mecze w drugim zespole. Też chciałem, żeby sobie chwilę odpoczął. No ale od jutra melduje się do ciężkiej pracy. To może już na koniec, jak trenerze przebiega to całe zgrupowanie w Zakopanem? Czy pogoda troszkę wam krzyżuje plany, czy jednak jest taka typowo piłkarska dla was korzystna aura? Pogoda nie jest zła. Oczywiście ona jest na pewno zła dla wczasowiczów, dla ludzi, którzy przyjeżdżają odpoczywać, ale dla nas do pracy jest ona dobra, bo lepiej się pracuje w taką pogodę niż w sytuacji, kiedy jest bardzo gorąco.
Natomiast na pewno też lepiej się pracuje, jeśli nie pada ciągle deszcz, no ale nie możemy narzekać na pogodę. My musimy tutaj wykonać pracę, którą żeśmy sobie zaplanowali. Ja bardzo się cieszę z tego, że mamy bardzo dobrą bazę treningową, bo nam tutaj naprawdę w COS-ie niczego nie brakuje. Mamy bardzo dobry hotel, dobre obiekty do trenowania, do tego, żeby budować formę sportową. No i to zgrupowanie przebiega zgodnie z planem. Najważniejsza dla mnie rzecz to też ta, że na szczęście nie mamy żadnych problemów zdrowotnych, oczywiście poza Krzysiem Nyklem, no ale to jest jak gdyby uraz, który miał miejsce już w poprzednim sezonie. Niestety teraz się odnowił. Krzysiowi życzę dużo zdrowia i tego, żeby jak najszybciej do nas wrócił, choć mam tego świadomość, że to troszeczkę potrwa, no ale pozostali piłkarze są zdrowi, budują formę sportową, bo do tej wysokiej formy nam jeszcze dużo brakuje, no ale po to tutaj jesteśmy, żeby tą formę zbudować.